moi drodzy, póki co wszystko idzie w kierunku wow. Czy G-Star okaże się nowym mesjaszem klocków? Wątpię, że będzie tak dobry jak Enlighten. Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na swoim kanale. No i cóż, przyznam Wam się szczerze, że dość często w sklepach spotykam się z takimi klockami, z taką marką w cudzysłowie, znaczy nie w cudzysłowie, no jest to jakaś jednak marka, jak Yestar. Yestar, no jeszcze u mnie chyba na kanale się nie pojawiły, więc czas sprawdzić dziś, czy to w ogóle fajne, czy tym w ogóle da się bawić i czy to w ogóle, no nie zrobi nam krzywdy, tak? Logo takie zaawansowane, tęczowe, jak wiemy, tęczowe klimaty to ryzykowne klimaty, a skoro G-Star się nie czytam, jak to się czyta, nie boi się ryzykownych tematów, to może być dobrze. Yexing Toy Blocks Angurat Gravity. No dobrze, wygląda, że obiecują nam fajną zabawę i kreatywność z tymi klockami. Oczywiście rysunek, w sensie zawartość może się mocno różnić od środka, nasz ulubiony tekst. Ciekawi mnie te koła, bo one co do zasady się nie powinny dobrze sprawdzić. Ciekawi mnie sam policjant. No w teorii na pudełku nie wygląda to źle, a jak wygląda to w środku? Zobaczymy. 4 zł jest takie opakowanko, więc nie jest jakaś wygórowana cena, wręcz przeciwnie, jest to niziutka cena. Jeżeli sobie otwieramy opakowanko, no nasze oczy cieszy na pewno to, że instrukcja oczywiście jest osobna, nie jest na opakowaniu, ale to już widzieliśmy oglądając samo opakowanie. Samo opakowanie, jeżeli chodzi o karton, całkiem okej. Całkiem okej, twarde, całkiem niezłe. Ulotka to już natomiast, no, grubsza, niż taka bankowa. Nie, jeżeli chodzi o, tak, w miarę okej. Nie jest jakoś, wiecie, zniszczona już na starcie, wiecie, przygięta czy coś. Jest na nasze szczęście mocno czytelna, na nasze super szczęście jest tu spis również klocków, który pomoże nam się przygotować, jeżeli za 20 lat postanowimy sobie odbudować ten zestaw. Jest to komputerowy render, jest zaznaczone, które w tej rundzie tylko klocki zaznaczamy, a te z poprzedniej są, wiecie, w innym kolorze, żebyśmy nie mieli problemu, więc instrukcja wow, że aż boli, że z drugiej strony nic nie mamy. Woreczek grubość ma wow. Moi drodzy, póki co wszystko idzie w kierunku wow. Czy G-Star okaże się nowym mesjaszem klocków? Wątpię, że będzie tak dobry jak Enlighten. Wiecie, mesjasz klocków, o którym mówiłem kilka odcinków temu. Jeżeli nie wiecie, to tu teraz narożnik szybko klikamy. Czekam zresztą, aż mi Enlighteny przyjdą, ale folia nie, naprawdę, chyba najgrubsza folia, jaką miałem do czynienia na tym kanale. I moi drodzy, teraz najważniejszy test, czyli test kloca. Test kloca, co my tu mamy? Mamy tą śmieszną kierowniczkę, ale szczepiła się fajnie. I nie wygląda źle. Tutaj wiecie, nie mam jakichś dłuższych kloców, by przetestować ewentualnie niszczenie tych kloców, ale przyznam Wam się szczerze, nie jest źle. Oczywiście, ciut lżejsze od Lego, ale nie ma tragedii, a nawet jest dobrze, moi drodzy. Przyjrzyjcie się tym nadrukom. Nie, moi drodzy, nie. Wybrałem ten zestaw po to, żeby była beka. Wybrałem go po to, żebyśmy się dzisiaj pośmiali. A on mi chce zniszczyć moje plany. Ten kanał potrzebuje, ostatnio było, no dobra, było też kilka fajnych, kilka niefajnych. Nieważne, dobra, moi drodzy, zajmijmy się szybkim speedbuildem, ale zapowiada się naprawdę dobrze. No i moi drodzy, co tu dużo gadać, gotowy model prezentuje się w taki oto sposób. Miałem obawy o te kółka i jak widzicie, nie są one nieuzasadnione, gdyż, no cóż moi drodzy, jak widzimy, to przednie się, o, zaskoczyło teraz, o, przepraszam, ze stawiku, nie docisłem po prostu klocka. Kręcą się więc w miarę ładnie, już miałem besztać, że jedno się koło nie kręci, a tu spójrzcie, kręcą się w miarę ładnie, chodzą w miarę okej. No i cóż moi drodzy, nie będę ściemniał, jest to dobry klocek. Jest to dobry klocek, oczywiście nie jest to klocek Lego cały czas, nie jest to jakoś Lego. Ma on swoje wadki, o których zaczniemy gadać prędzej niż później, ponieważ główną wadką jest na przykład hipol, który, no właśnie, tutaj, no hipol ogólnie, czekajcie, żeby nie było, nadruki ma
bardzo dobry jak na podróbkę. Kolorki ma świetne jak na podróbkę. Nie mam takich, wiecie, przejaskrawionych kolorów, złych kolorów, brzydkich kolorów. Jest ok, jest krawacik, nawet spineczka, więc ta dbałość o detale. Nawet spójrzcie na walkie-talkie, jakie on ma ładne detale. Więc ta dbałość o detale gdzieś tu jest, więc jak najbardziej plus. Buźka również piękna, bez jakichś wyjść, bez wykraczania za linię i tak dalej. Jest ok. Jednak minusem tej figurki jest to, że niestety, ale chodzi ciężko. Nie chodzi tak ciężko jak inne niektóre zestawy, ale chodzi ciutkę zbyt ciężko. Pytanie teraz, czy jej nie rozruszamy, albo czy właśnie jej ruszając nie powodujemy, że wypadną jej te nogi. Wydaje mi się, że z każdym ruchem chodzi coraz lepiej, więc gdy tak zrobimy na przykład 100 razy... No to, moi drodzy, jest ciut lepiej. Powiem wam tak, nogi się trochę rozruszały faktycznie i nie wypadały. Ręka, no nie jestem pewny, czy się bardziej rozluźniła, czy nie. Chyba nie. Nie jest to taka granica, żebyśmy musieli, wiecie, mieć czerwone palce od siły, którą trzeba wkładać, ale jednak chodzą ciężko. Oczywiście lepiej zbyt ciężko niż zbyt lekko, wiadomo, nie? Wygląda więc to ładnie, czapeczka również ok. Nogi z tyłu, jak widzicie, mają takie te... sześciokąty. Jak w Heroesach, moi drodzy, więc nie jest to okrągłe. No i właśnie to jest chyba kolejna bolączka, bo przez to tak średnio, w sensie trzeba tu naprawdę trzeba włożyć dużo siły, żeby go docisnąć do tego. No właśnie, tu trzeba włożyć dużo siły, tu już są czerwone palce, widzicie ten odcisk, widzicie, żeby go tu wcisnąć. Poza tym zestaw jest jak najbardziej ok. Jakość klocka jest dobra, nie jest tak jak mówię, to oczywiście Lego, ale jakościowo jest on ok, nie czuję, że go połamiemy, jest dobry. I jakbym taki klocek wpadł do miksa z Lego, miałbym problem poznać, że to jest, bo mówię tylko o tym, albo ten biały, mógłbym w sensie mieć problem poznać, że to, oczywiście po studach poznam, ale że to nie jest jednak Lego, ale wiecie, tam z daleka, z kilometra bym tego nie poznał. Kółka się kręcą, jest ok, bo ja się, że ten plastik się nie sprawdzi, a jednak się ładnie sprawdza. Ciekawym elementem tutaj jest kolor tego, jest to coś, co faktycznie go wyróżnia. Generalnie, moi drodzy, jakość klocka jest ok. Troszkę, mówię, moje zarzuty, tutaj ta figureczka jednak, kurde, która ciężko wchodzi, ale poza tym wygląda świetnie, więc absolutnie tych klocków nie skreślamy. Jak za 4 zł, to jest wręcz fenomenalnie, bym powiedział, moi drodzy, jeżeli chodzi o podróbkę. Da się tym bawić, jest ok. I cóż, no teraz nic pozostaje między innego, jak kupić inne G-Star, żeby zweryfikować, czy one naprawdę są fajne, czy to jednak coś się nie udało. W sensie, właściwie się udało, ale wiecie, jedna jaskółka, a wiosny nie czyni i tak dalej. Trzeba kupić drugie i przetestować. Generalnie jest dobrze, moi drodzy, śmiało dobre 8, nawet 9. 9 plus... Nie, dobra, dam 8 plus. Dam 8 plus, bo cały czas ta figurka, czy ona tak wszędzie siada niewygodnie, czy co, jeszcze jest niewyjaśnione. Ale gdyby siadała wygodnie, gdyby tutaj bez problemu, bez ściskania było, bo staje ładnie już, to by naprawdę była 9, solidna. A to jest solidna ocena, moi drodzy, na tym kanale, więc no... Ja wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek na moim kanale. Widzimy się wkrótce oczywiście w kolejnych. G-Star, bać się nie musicie. Nie musicie mi również dziękować za pomoc w znalezieniu kolejnych fajnych alternatyw, którymi możemy się bawić. Wystarczy, że zostawicie subika i to będzie wystarczające podziękowanie. Więc wpadajcie też na inne policje na tym kanale. Wpadajcie na policję na moim bazowym kanale Klocko Zaura, gdzie już to policja z Lego. Ale wpadajcie też na policję na moim kanale gamingowym, gdzie grałem, właściwie już skończyłem Lego City Undercover, ależ to była przepiękna gra i tam jest tyle humorku, co na tym kanale, na którym się teraz znajdujecie. Baaaa!